Cześć, ja jestem Kador, to jest kolejny gameplay z gry Spin Tires Mud Runner. W dzisiejszym odcinku chciałbym przejść ostatnie wyzwanie, które jest tutaj dostępne, czyli wyzwanie o nazwie Ekspedycja. Okej, i na czym to wyzwanie będzie polegać? Znajdź sposób, aby dostać się na szczyt skalistej góry. Cele dodatkowe, weź udział w wyzwaniu nocą, no prawie wszędzie to kurde jest. Dotrzyj do miejsca docelowego obiema ciężarówkami, odkryj wszystkie punkty obserwacyjne. No, brzmi całkiem ciekawie. Obiema ciężarówkami, znaczy no tymi samochodami raczej, tymi łazami. A to ciekawe, bo każdą będę musiał jechać oddzielnie, czy może mogę zrobić coś takiego? Czekajcie, zaraz spróbuję. Moment. A mogę po prostu tamtą ciężarówkę, znaczy się tamten samochód holować? Spróbuję w ten sposób to może zrobić. Nie wiem, czemu mówię ciężarówkę, bo tam było napisane ciężarówkę i mi zmylili. No widać, że to jest po prostu samochód, łaz i tyle. No spróbuję go holować, zobaczymy, może da się w ten sposób, a przynajmniej przez część drogi. Ogólnie gdzie mam dojechać? Na szczyt, ohoho, tutaj na szczyt góry, no to jest dość daleko, nie powiem, że nie. Może spróbuję nawet te wszystkie punkty obserwacyjne, albo przynajmniej ich część odkryć. Nie wiem, na razie będę jechał tą drogą, zobaczymy dokąd mnie zaprowadzi. No i tak jak wspomniałem, jest to już ostatnie wyzwanie. Mamy tutaj dostępnych takich 6 wyzwań właśnie w tej grze. No i tak po prostu wyznaczyłem sobie za cel, że będę chciał je przejść. I przechodziłem właśnie te wyzwania w odcinkach. Czasami mi się udało w jednym odcinku przejść tylko jedno wyzwanie, czasami nawet dwa. To zależało od wyzwania oraz od stopnia jego trudności, od jego długości. No i dzisiaj zostało mi ostatnie. Coś czuję, że może być różnie, bo muszę jeszcze na jakąś górę wjechać. Na razie tutaj jest droga jak najbardziej w porządku, ale zobaczymy później. No i kurczę, fajnie, bo mogę tamten drugi samochód dość łatwo holować. Na razie nie ma żadnych problemów, on po prostu sobie za mną jedzie. No mi się podoba, tak może być. Bo tak jechać każdym oddzielnie to byłoby trochę nudno, więc znaczy się robić tą samą trasę, więc po prostu sobie, o, w ten sposób postanowiłem, że pojadę. Aha, droga mnie prowadzi tutaj, podejrzewam, że zaraz będzie jakiś skręt w lewo, ale się zobaczy. A, na tamte wzgórze gdzieś mam dojechać. Nie, no chyba nie powinno być takich problemów. Na razie droga jest bardzo prosta, nic tutaj, jak niewłaściwy kierunek. Serio? Aha, dobra, czyli jakoś inaczej to trzeba będzie zrobić jednak. Zawracamy, tylko jestem ciekaw, czy teraz ta ciężarówka, kurde, czemu ja mówię ciężarówka? Czy ten drugi samochód, jestem ciekaw, zawróci? No tak. Ej, jakoś go ciągnę. A, dobra, zawrócił. Nie, czyli tamtędy nie pojadę. Dupa. Dupa blada. Dobra, to już chyba wiem, którędy pojadę, bo ja tak za bardzo zaufałem tej drodze. Ja myślałem, że po prostu pojadę wzdłuż tej drogi i jakoś ona mnie tam doprowadzi, ale no przecież to by było za łatwe, to by było za łatwe. Nawet na to nie było szans, żeby to było aż takie łatwe, więc pojedziemy sobie jakoś tędy. No w końcu tak brzmiało to wyzwanie, że drogę muszę sobie znaleźć sam. I którędy by tu pojechać? No spróbuję pojechać tędy. O, no i już teraz wjeżdżamy na jakieś bezdroża i już zaczyna się robić jakoś ciężko. No na razie jakoś idzie. Nie, ja się wolę trzymać z dala od wody. Dobra, gdzie są? Tu są punkty obserwacyjne. No nie wiem, no jak mi się uda gdzieś tam dojechać, to spróbuję, ale nie będę ryzykować. Jak będę ryzykować za bardzo, próbując dojechać do jakiegoś punktu, to jednak sobie to daruję. Bo chciałbym to wyzwanie jednak ukończyć, bo przecież jednego wyzwania to nawet mi się na odcinku nie udało ukończyć, jak dobrze pamiętacie, jak przejeżdżałem przez rzekę. Dobra, niestety tamten samochód mi utknął, więc teraz wsiądę właśnie do niego. Utknął mi na kamieniu i już nie chciał wyjechać, więc teraz po prostu musiałem na chwilę się do niego przesiąść. Ale wracamy do tego, który jest tym prowadzącym. O, w sumie mam teraz trochę krótszą tą linkę holującą. Ta linka holująca jakoś tak strasznie dziwnie wygląda, co nie? Tak jakoś nierealistycznie.
A, ja miałam ręczne zaciągnięte, a myślę, czemu nie idzie? Nie no, może jakoś uda mi się tędy pojechać. O, tu widzę jakąś drogę. To nawet jej wcześniej nie zauważyłem. No dawaj, jedź. Znaczy się, jak się wkurzę, jak gdzieś utknę, to ja pierdzielę. Tamtą, po prostu tamten samochód odczepię i tyle, ale... No na razie jakoś idzie, więc spróbuję go jak najdalej pociągnąć. I też oczywiście pozostaje taka kwestia... Co dalej z tą grą na moim kanale? W sensie, czy ja ją jeszcze będę dalej nagrywać? No, na początku to ja planowałem właśnie tylko... Znaczy, głównym celem dla mnie było po prostu ukończenie tych wyzwań na odcinkach. Po prostu mi się te wyzwania całkiem spodobały i chciałem je po prostu ponagrywać, bo były całkiem spoko niektóre. Oho, dupa, spróbujemy jakoś inaczej. Tylko też nie chcę dachować. W żadnym wypadku. Spodobały mi się te wyzwania i chciałem je na odcinku ukończyć. Każde. No jednego mi się nie udało ukończyć, ale to już byłem wkurzony i mi się nie chciało. Dokończyłem sobie poza odcinkiem. Był właśnie ten odcinek, który musiałem przekroczyć przez trzy rzeki. I to było dla mnie dość trudne, ale na szczęście mi się poza odcinkiem udało. Ale kurczę, tutaj ciężko wjeżdżać, no masakra. Taki był cel i mam nadzieję, że to wyzwanie też mi się uda właśnie dokończyć. I wtedy ten swój pierwszy cel tak jakby spełnię, żeby przejść te wyzwania. A co dalej, tak szczerze mówiąc, ale wjechałem. Co dalej, to się szczerze mówiąc nawet za bardzo nie zastanawiałem. W sensie, czy będę dalej chciał grać w tą grę, a właściwie bardziej, czy będę chciał ją nagrywać, czy też nie, jakoś... O nie, tu zaraz wjadę na drzewo i się zablokuję. Na pienik jakiś właściwie. Na kłodę. O, patrzcie. Nie mogę... A, dobra, jest, przejechałem. Dobra, to na razie... No, strasznie ciężka trasa, nie ma tutaj błota, ale są, kurcze, po prostu duże... Dużo kłód, dużo jakichś skał i idzie to dość ciężko. Dobra, widzę, że trzeba ponownie odczepić ten samochód i spróbować tym tutaj po prostu wyjechać. O, właśnie tak. Dobra, teraz zmienimy pojazd i wsiądziemy do tego. No na razie jeszcze nie jest tak trudno, więc spróbuję nim, wiecie, po prostu wyjechać. I tak długo go ciągnąć za sobą, jak dam radę. A na razie jakoś to idzie, na całe szczęście. Ciekaw jestem, czy... Bo ja mu nie zaciągnąłem ręcznego, specjalnie. Czy jak ja mu zaciągnę ręczny, to ja go ciągnę na ręcznym, czy co? Więc teraz nie zaciągnę mu ręcznego, zobaczymy... nie to. Może będzie jakoś będzie lżej to szło po prostu. Nie wiem, może ten ręczny się automatycznie wtedy tak jakby wyłącza? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Kurde, ja tam... Wydaje się, jakbym w ogóle się tam nie zbliżał, no. Chyba pierdzielę te punkty obserwacyjne ponownie. Dla mnie najważniejszym jest po prostu, żeby tam dojechać. I mam ogromną nadzieję, że mi się jednak, kurczę, uda. Ale robi się już naprawdę coraz trudniej. Nie mam pojęcia, jak, szczerze mówiąc, którędy ja mam tam dojechać. Jakoś będę musiał po tych skałach, bo tutaj drogi to nie widać niestety żadnej. Aż naprawdę nie wiem, czy ja sobie za bardzo życia nie utrudniam, ciągnąc ten drugi samochód. No, zacząłem o czymś mówić i nie skończyłem, bo się tutaj na tym skupiłem. O, tu już się kończą kłody. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy będę dalej tą grę nagrywać. Może coś tam spróbuję jeszcze z tego trybu dla tam... No bo to są wyzwania, ale są też takie tryby, gdzie po prostu wchodzimy na mapkę i wykonujemy tam wymyślone praktycznie przez siebie jakieś zadania, na przykład transport drzewa czy coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę to nagrywał. Może coś spróbuję, aczkolwiek nie przewiduję, że jeszcze... Nie przewiduję po prostu dużej liczby odcinków, żeby się jeszcze z tej gry ukazały. No tak po prostu jakoś... No nie przewiduję i tyle, aż tak mnie ta gra nie wciągnęła. O, ja pierdzielę, jak ja mam tam dojechać. Co tutaj jest za dziwny teren, żeby po takich skałach zapierdzielać? No ale tu chyba nie ma innej drogi, no dobra, może jakieś nie znalazłem. Znaczy się, bo tam, chyba muszę dotrzeć o tamo, bodajże. Chyba, że nie.
Nie, no tu muszę dotrzeć, o właśnie tu. Problem jest następujący, ja nie mam bladego pojęcia jak tam wjechać. Może jakoś tamtędy trzeba było jednak jechać? Bo ja jadę jakoś w tą stronę teraz i liczę, że tędy też się tam dostanę. Chyba, że nie, dobra, nie. Nie, to był głupi pomysł. Nie w tą stronę, tylko pojedziemy sobie w tą stronę. Mhm. Łatwiej mówić, trudniej zrobić. No nie. Uff, wyjechał, już myślałem, że w tym rowie, czy cholera wie co to było, utknę. Nie, dobra, miarka się przebrała, odczepiam ten samochód, pal go licho, bo ja tam w ogóle nie dojadę. Jak ja będę go jeszcze ciągnąć? O! I za karę, że tamtego odczepiłem, to nagle los mnie ukarał i teraz sam utknąłem, ha! Nie, dobra, inaczej to zrobimy. Ależ mnie ta kamera denerwuje, no nigdy się do niej nie przyzwyczaję, ona mi się nie podoba i już, nie przekona mnie już do siebie, nie ma szans. Ej, kurde, tu jest jakaś droga. O, jasny gwint. Znalazłem jakąś drogę. Ale fajnie, a może będę mógł później wsiąść do tamtego drugiego samochodu i nim też dojechać, może nie muszę go koniecznie ciągnąć na tej lince. Wiem jak zrobię, stanę tym tutaj i niech on tutaj sobie stoi. Moment. Gdzieś jakoś. O, dobra, zaciągnę ręczny. I teraz sobie wsiądę do tego i spróbuję nim tam dojechać. I wtedy może mi to tamtą gwiazdkę chociaż jedną da. Bo żadnego punktu obserwacyjnego nawet mi się nie chce do tych punktów jeździć. Nie, to jest dla mnie bez sensu. Pierdzielę to, wolę chociaż dojechać do celu, bo jak ja bym teraz miał zacząć jeździć po tych punktach, to mogłaby być lipa. Chyba, że chociaż jeden sobie odwiedzę tak z ciekawości, co tam może być. O, tam jest jakiś, widać taką czarną chorągiewkę. No dobra, to pojedziemy jeszcze sobie tam, o. Zobaczyć, co to są te punkty, co tam jest na tych punktach. Wow! No i se pojechałem. Dobra, to robimy szybką akcję. Może jeszcze uda się go wyciągnąć. Tylko ja nie chciałbym drugim jeszcze przy okazji utknąć. Nie, to wiecie co, to ja najpierw może pojadę do tamtego punktu obserwacyjnego, a jak będę wracać, już mi się nawet nie chce zawracać, to pojadę tyłem. Jak będę zawracać, to może uda mi się jakoś go wyciągnąć. Tylko żebym tym tutaj się zaraz nie przewrócił. Bo było bardzo niefortunne. O, jest punkt obserwacyjny, no ale mi punkt, też mi coś. Szkoda marnować czasu i tu przyjeżdżać. Dobra, to teraz spróbujemy wyciągnąć tamten drugi samochód. Licząc, że ten mi się też nie wywróci. Jak mi się wywróci, to pierdzielę to wyzwanie. Już nawet go nie będę kończyć. No dobra, to robimy akcję wyciąganie. Czemu nie mogę, hola? Co ja tutaj w ogóle się pogubiłem? O, dobra, już. Nie tutaj. Kurczę, dawaj. Dawaj jeszcze kawałek, dasz radę. Nie, mnie zaczyna ściągać, nie! Nie. Bez takich. Ja pierdzielę, mnie zaczyna ściągać, zaraz się przewrócę. Kurde, co tu robić? Nie! Nie wierzę! Kurde! Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. No nie, wyjedź stąd, wyjedź z tego rowu, dawaj. Dasz radę. Udało mi się go chociaż do takiej pozycji przywrócić, żeby dał radę wyjechać. Może da radę wyjechać, że to jest jakiś cholernie dziwny rów tutaj. Ja pierdzielę, niby takie proste wyzwanie. Z początku myślałem, że ono będzie aż wręcz za krótkie na ten odcinek, a tu proszę. Niezłe wyzwanie dowalili na sam koniec. Oj, niezłe. Tak blisko.
kurczę, celu, a jednocześnie tak daleko. Cholera. Znaczy się, bo ja się uparłem, że chcę dojechać dwoma i to pewnie dlatego. Ale spróbuję. Jak mi się nie uda go jakoś za sobą pociągnąć czy coś, to... To będzie koniec. O, najpierw go może jakoś spróbuję w ten sposób... No nie, znowu mnie ściąga. Nie, w ten sposób się nie da go przewrócić. Chciałem go po prostu na bok postawić. Za bok złapać, jakoś go postawić, ale... Tak się nie da. Nie. To już jest sytuacja beznadziejna, nic tutaj nie zrobię. Pierdzielę to, jadę chociaż jednym samochodem. Tak blisko celu, ale się nie udało, ale przygody miałem tutaj naprawdę niezłe, no nie powiem, że nie, bardzo ciekawe wyzwanie. Okej, ale chociaż jednym samochodem dojechałem, jest, ukończyłem to wyzwanie, ja pierdzielę, jak mnie wymęczyło, żadnej gwiazdki nie zdobyłem, ach, krzyż w nosie z tymi gwiazdkami. Mnie najbardziej satysfakcjonuje, że udało mi się po prostu ukończyć wyzwanie. Okej, słuchajcie, więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!